To bardzo, ale to bardzo ciekawy amerykański thriller z 1977 roku, choć być może nie każdy dobrze go kojarzy. A jeszcze ciekawsze są pojazdy, jakie pojawiły się w tej produkcji. Sorcerer, czyli Cena strachu, bo tak przetłumaczono w Polsce ten tytuł, powinien tak naprawdę brzmieć Czarnoksiężnik. Film reżyserii Williama Friedkina to druga adaptacja francuskiej powieści z 1950 roku, której twórcą jest Georges Arnaud. A jej tytuł brzmi Le Salaire de la Peur. Wybaczcie mój francuski, nie mam o nim zielonego pojęcia. Ten film uważany był również za remake innego filmu z 1953 roku pod tytułem The Wages of Fear, choć tak naprawdę reżyser nigdy się z tym nie zgadzał. I na koniec warto wspomnieć, że wielu krytyków uważa ten film za tak zwane przeoczone arcydzieło, choć indywidualną ocenę pozostawiam każdemu z Was. Prawdopodobnie najbardziej znanym pojazdem z tej produkcji jest ciężarówka, którą nie sposób pomylić z żadną inną za sprawą charakterystycznego wyglądu przedniej części nadwozia. W rzeczywistości była to wojskowa ciężarówka GMC M211 z początku lat 50. ubiegłego wieku. Ciekawostka, w większości niebezpiecznych scen jak ta na moście za kierownicą siedzieli aktorzy, a nie kaskaderzy, choć oni również byli obecni oczywiście cały czas na planie. I co najciekawsze, na temat kulis kręcenia tego filmu pewnie można by stworzyć oddzielny odcinek jakiegoś serialu dokumentalnego. A wracając do pojazdów, to na ekranie pojawił się jeszcze inny egzemplarz tej samej ciężarówki. Oprócz niego inne samochody ciężarowe, dostawcze czy specjalistyczne, takie jak np. AIL M325, Diamond T z serii P, Ford 350 Ambulance, inny Ford z serii F, GMC Astro 95, Blue Chip, M135, International Harvester z serii B oraz C, a także S, M-Review, Fleetstar, Lodestar 1700, Leyland Royal Tiger Worldmaster, Mercedes z serii L, Steyr Diesel 586, czy na przykład ten samochód specjalistyczny bliżej nieznanej marki. A na koniec White 4000 czy Veylitt APC. Wśród samochodów osobowych przeważają oczywiście auta amerykańskie, chociaż znajdziemy tam również kilka ciekawych europejskich pojazdów. Ale po kolei. Na ekranie zobaczycie takie maszyny jak BMW 1602, Buick Centurion, Century Luxus, Cadillac Fleetwood 60 Special Brougham, Sedan de Ville, Chevrolet Bel Air, serii C, Camaro, Impala Custom, Vega, Chrysler Windsor Deluxe, Citroën CX, GS, ID19, DeSoto FireDome, Dodge Charger, Ford Country Squire, Escort MK2 LTD, Mustang, Jeep CJ5, Mercedesy W108, W115, w tym wersji wydłużonej, Mercury Marquis, Oldsmobile Delta 88, 98 Regency, Opel Commodore GS, Rekord Lieferwagen, Peugeot 604, 404, 504, Plymouth Fury, Satellite, Pontiac Catalina, Grand Am, Porsche 911 Targa, Renault 5, 16, Riley 4/72, Rolls-Royce Silver Shadow 1, Simca 1100 VF1, Toyota Corolla, Vauxhall Viva, Volkswagen Kombi T2, a na koniec jednoślad Piaggio Vespa. Wesprzyj moją twórczość, odwiedzając link widoczny w tej chwili na ekranie. Dziękuję. A jeżeli ktoś z Was lubi muzykę elektroniczną, to warto posłuchać soundtracku z tego filmu i muzyki w wykonaniu grupy Tangerine Dream. Bardzo dziękuję po raz kolejny za uwagę. Zachęcam do polubienia mojej stronki na Facebooku, do subskrybowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Auta na ekranie.